do celu, po trupach do celu, po trupach do celu, po trupach do celu. Chcę też powiedzieć o sytuacji epidemicznej. Drodzy Państwo, uważam, że ona też jest opanowana, bo coraz mniej jest zachorowań i dlatego wszystkich zapraszam. Śmiało idźcie do urn wyborczych. On jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory. Tłumnie 12 lipca. Nie ma się już czego bać. Latem wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. Po trupach do celu. Po trupach do celu. Po trupach do celu. Po trupach do celu. Ewangelista Mateusz, premier Morawiecki, pochyla się nad egzystencją naszego narodu, by żyło się lepiej. Śmiało idźcie do urn wyborczych. Po trupach do celu, po trupach do celu, po trupach do celu, po trupach do celu. W zrozumieniu tego, po co premier nawołuje, by już się nie bać koronawirusa, dlaczego twierdzi, że wirus już jest mniej groźny i dlaczego przekonuje, że latem osłabł, pomógł. Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy. 28 czerwca w grupie osób powyżej 60 roku życia była frekwencja o 10 punktów procentowych niższa niż w październiku zeszłego roku. Milion osób mniej zagłosowało w tej grupie i tu są jeszcze rezerwy. Po trupach do celu, po trupach do celu, po trupach do celu, po trupach do celu. W tym roku część najstarszych wyborców została w domach. W zeszłym wyborach do Sejmu, gdy nie było koronawirusa, głosować poszło ponad 6 milionów wyborców w wieku 60+. W ostatnią niedzielę pewnie także właśnie w związku z obawami o swoje zdrowie spora grupa z nich nie poszła do lokali, a w ogromnej mierze to wyborcy Andrzeja Dudy. Jednocześnie zaś osoby, które są najbardziej narażone na powikłania i na najgorsze. Po trupach do celu, po trupach do celu, po trupach do celu. Zostawmy na moment kampanię i spójrzmy w dane, bo one nie mają poglądów politycznych. Od początku maja nowych przypadków jest dziennie między 200 a ponad 400. Wyjątkiem był moment, gdy koronawirus uderzył na Śląsku. Dokładnie tu. Potem była chwila tak zwanego wypłaszczenia, a nawet lekkiego spadku, bo to był weekend, gdy wykonuje się mniej testów, ale wczoraj i dziś tych nowych przypadków znów jest około 400 każdego dnia. Trudno zatem dostrzec to, o czym stara się przekonywać premier. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły, bo się obawiały czegoś. Nie ma się już czego bać. Latem wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze. Po trupach do celu, po trupach do celu, po trupach do celu, po trupach do celu. Czy pan powtórzyłby takie zdanie, koronawirus nie jest już groźny, latem jest dużo mniej groźny, tak jak grypa? Myślę, że w tej sprawie najlepiej jest zadać sobie takie pytanie, kiedy te słowa zostały wypowiedziane? Wczoraj. Wczoraj. Jeżeli takie słowa zostały wypowiedziane wczoraj, należy się zapytać o to, w jakich okolicznościach, w jakim kontekście. Na wiecach wyborczych w Tomaszowie Lubelskim, a wcześniej w Kraśniku. Dosyć takiego dziadowskiego myślenia. Po trupach do celu, po trupach do celu, po trupach do celu, po trupach do celu.